Halo, cześć, dzień dobry, ja jestem Milorek, a to jest Rage 2 i dzisiaj odbijemy placówkę badawczą o złap tych ścier. Znaczy pewnie zginę, bo mam mało życia, ale. No, tak na przykład tędy byśmy sobie weszli. Dobra. I teraz tak zmienili pozycję na przykład. No bo co tak w jednej cały czas stać? No może jednak dobrze było tą stać. Ale widzę, że tutaj jest pełno i... Przepraszam, czy ja pana strzelałem? Pobawimy się trochę. Nie! Dobrze. A więc zaczynając jeszcze raz. Ładnie śmiglinkiem potraktujemy. Tu już nie ma, okej. Okej. Przyjemnie, bym powiedział. Granatów trochę wezmę. To bym sobie tak... Tyknął. To bym sobie tyknął. To zawsze ten target, czy jak to tam się nazywa. Dobra, pozbierane. Tam się wchodzi do środka. Jestem jeszcze... Zobaczyć, czy ja mogę? Nie, nie mogę raczej wejść. No trudno, dobra, wchodzimy. Doktorze, dotarłam do centrum kosmicznego. Jest zrujnowane i, jak pan mówił, roi się od zbirów. Nie powinni stanowić dla ciebie problemu, a Eden zbudowano go tak, by przetrwał wszystko. Załatwmy ci dostęp. Przyciśnij dłoń do czytnika przy biurku na recepcji. Proszę, proszę. Doskonale. A teraz pozwól, że dam ci pełen dostęp. Hej, doktorze, lepiej się pośpiesz. Uliczne zbiry złapały trop. Utrzymuj pozycję. Już prawie mam. Już prawie. Daj mi jeszcze tylko kilka minut. Z każdej strony. To skomplikowany system, nawet dla mnie, ale zaraz sobie z tym poradzę.
prezydent? Prezydent? Podoba mi się ten tytuł. Ach tak, lepiej nie ryzykować. Masz teraz pełen dostęp, jak to prezydent. Centrum kontroli ekokapsuł jest na trzecim poziomie. Dobra, tam mam miejsce, ale ja sobie po drodze chcę trochę zerkać rzeczy. Zbieraj te rzeczy, to są bardzo fajne rzeczy. Także wszyscy grają pod tą nie? Nie wiem, co się odbył. Gdzieś dalej, chyba tu. Górę czy tu? Na trzecie piętro. Czekaj, a co jest tu? Właśnie, zawsze trzeba chodzić w inne miejsca niż każą. To się kumar. Chciałem ją ładnie szczelić. Hey!
Misja, co? Czyli jakiś bosik się szykuje. A co z zabijaniem? Nie jest lepsze? Nie no, to za bardzo wszędzie. Wysiłek większy i mniejszy, a potem... Nie. Słyszę głosy. Dobre. Fajne te granaty. Ale nie pominąłem czegoś? Nie. Dzień dobry. Ucieka. Dobra, daj mi spróbować. To było trochę niebezpiecznie, zamotałem się. No i fajno. Udało się, doktorze. Doskonale. Poszukaj głównego komputera. Uruchom procedurę prowadzenia kapsuły Eko 15. Wciąż jest na orbicie. Chcę przejrzeć jeszcze sobie, czy nie ma tutaj jakichś pojemniczków fajnych. Tylko szybko, raz, dwa, trzy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nie widzę. Już chyba jest ładnie, myślałem, że nie. No dobra. Fajnie tym. Sekwencja sprowadzenia zatwierdzona. Inicjalizacja sprowadzenia ekokapsuły. Pani prezydent, proszę stworzyć nowy Eden. Ekokapsuła weszła w atmosferę. Odczyty temperatury wskazują na właściwe działanie osłon termicznych. Aj, trochę się tutaj szyby posypały.
kapsuła wylądowała. Wiem! Władza także! Pędź do środka i ją uruchom! Ja zajmę się resztą! Ej, nie kwikłem, trafiłem. Oby to zadziałało. Winda wciąż działa. Na razie idzie nieźle. No i proszę. Superkomputer znaleziony. Włącz go, a ja zajmę się resztą. Zaraz zatańczy tak, jak mu Kwasir zagra. Gotowe. Chyba wszystko działa jak powinno. Fantastycznie. Projekt Sztylet zostanie... Mam odczyty z zewnątrz ekokapsuły. Zbliżają się do ciebie mutanty bojowe władzy. Zajmę się nimi. Trzeba trochę powyżynać mutków. Tak jak mówił doktor, mutanty władzy. Dobra. Raczej nie będą problemem. Że mutanty już na mnie zagrażają. Może pan działać. Ach, jakże szybko. Godnie zastępujesz Brauli. Tak, to jak, zajmie się pan teraz swoją częścią sztyletu? Dokończy pracę? Właśnie tak. Z tym sprzętem pójdzie jak z płatka. Poza tym będę miał czas na inne naukowe dokonania, które przyniosą ci sporo korzyści. Na przykład? Ach, różne projekty natury naukowej, z których każdy pozwoli ci na nabranie siły i odporności, dzięki czemu zdołasz,
jak to mawiacie, skopać władzy dupę. Dla mnie bomba. Projekty Kwasira, skupiające się głównie na nanotrytach, zostały odblokowane. Dobra, zobaczmy, co tam ma fajnego. Możesz mieć przy sobie do 6 infusów zdrowia. Pierwsze, co bierzemy. Odbiorniki wykrywają sygnał z datapadów. Spoko. Odbiorniki wykrywają sygnał z pojemników. Też spoko. W chwili aktywnej przesteru natychmiast... Boże, jeszcze raz. W chwili aktywacji przesteru natychmiast generuje odrobinę zdrowia. Nie, te weźmiemy. No, to jest fajne. Dobra, kontrola lotów zrobiona. Teraz myślę, że weźmiemy sobie Feniksa. Jestem na wezwanie! Taki znudzony ten Feniks. I pojedziemy... tu. Widzimy się na miejscu.